Hejka. Witam wszystkich serdecznie. Dobry wieczór. Hejka. Witajcie. Cześć wszystkim. Pozdrawiam was bardzo gorąco. Jak było dzisiaj ciepło? Dzisiaj termometry wskazywały 40 stopni w słońcu, a w powietrzu było tak na oko może około 30, tak bym powiedziała. Lato jest na całego. Hejka, witajcie. Dzisiejszy live to będzie luźna pogadanka i ulubieńce z różnych kategorii. Kosmetyczni, coś tam jedzeniowego i też moda, dodatki. Więc zapraszam do oglądania. Nie, nie opalałam się dzisiaj. Ja się nigdy nie opalam ogólnie. No, może poza wyjątkiem, jak jestem w czasach gdzieś w podróży, to wtedy słońce mnie bardzo łapie i jestem wręcz czerwona, a nie opalona. Dopiero później jest brąz, a najpierw to mnie tak poparzy, że szkoda gadać. Tego unikam słońca. Ogólnie mam też alergię, tylko biorę tabletki, Alertek teraz biorę i naprawdę bardzo dobrze działa. I powiem tak. Że alergia ogólnie ona przychodzi do mnie co roku, jak u każdego chyba, i ona jest na pyłki roślin i o tej samej porze roku, co roku praktycznie jest ten sam problem. I powiem wam, że próbowałam przeróżnych suplementów na alergię, ale powróciłam teraz do Alertek i naprawdę efekty są świetne, bo czuję ulgę przez cały dzień, już tak nie kicham, nie smarkam coraz rzadziej, więc nie jest źle. Pozdrawiam Kubę oczywiście. I wszystkich widzów tutaj. Zaczniemy może od mojej ulubionej torebki tego lata. To jest ta torebka, widzieliście ją kiedyś, bardzo ją lubię ostatnio, pasuje mi do wszystkiego. Jest czarna, z takimi kwiatuszkami i z taką ładną chustką. Bardzo ją lubię. Kupiłam ją sobie w Egipcie 2 lata temu. Jest taka, wiecie, crossbody bag. Można ją sobie przewiesić przez ramię lub ewentualnie trzymać ją w ręce. Naprawdę bardzo ją lubię. Moja ulubiona. No wiadomo, poza wyjątkiem mojej torebki jest to mojego Figera, bo to jest number one, ale tutaj ta jest teraz taka, powiedzmy, second one. Teraz może ulubieńcy kosmetyczni. Zacznijmy od tuszu do rzęs. To jest mój ulubiony z Benefit. Magnet. They are real. I powiem szczerze, to jest naprawdę jeden z najlepszych tuszów. Na początku miałam takie sceptyczne nastawienie do niego, ale później jak zaczęłam malować dużej rzęsy, to widziałam, że faktycznie ładnie wyglądają. Co najważniejsze, on nie skleja tych rzęs, bo większość tuszów niestety tak robi, a ta maskara jest wyjątkowa. Taka magnetyczna w ogóle jest ta szczoteczka tutaj. I jeśli chodzi o wydłużenie, to jest tak powiedzmy optymalnie. Nie jest to jakieś wielkie wow, ale podkreśla świetnie oko. No i przede wszystkim, co tu jeszcze mogę powiedzieć o tym tuszu. No ta maskara jest naprawdę dobra. I powiem tak, jeśli chodzi o trzymanie się na rzęsach, jest naprawdę dobrze. Wiadomo, jeżeli na przykład gdzieś tam byłaby jakaś woda tutaj w okolicy oka czy coś, no to wtedy by się pewnie rozmazało, bo tak mi się wydaje, że to nie jest wodoodporne. Ale ogólnie trzyma się, wydłuża optymalnie i nie skleja rzęs, to jest najważniejsze. Kolejna rzecz. No wiadomo, to jest pomadka, którą zawsze pokazuję, ta szminka. Charlotte Tilbury, Walk of Shame. Czy to mi tylko zostało? Uwielbiam ją. To prawda, dzisiaj się nie malowałam nią, ale to jest pomadka szminka numer 1. Jest jedna wada, przyznaję, wysusza usta i trzeba tam zawsze pod spodem na przykład, nie, nałożyć jakąś pomadkę ochronną czy coś, ale uwielbiam ją od lat i nie zamieniłabym na żadną inną. Ta czerwień dodaje zawsze mi urody, przyznaję. Zawsze jak mam usta pomalowane tą szminką, to ludzie mi mówią komplementy, serio. I naprawdę jest the best. Opakowanie też jest całkiem takie luksusowe. Cześć Michał, witam cię. Kiedy będzie czat dla widzów? No ja tam stworzę ten czat, myślę, że najpóźniej jutro. Wiadomo, że wszystkich nie przyjmę, bo już tam było kilka osób, które tak naprawdę
nie do końca są moimi zwolennikami, ale tam próbowali się wkraść w łaski tego czatu i tej mojej grupy, ale ja, wiecie, pomimo tego, że mam sporo obserwatorów, to kojarzę niektóre osoby, mam dobrą pamięć wzrokową i nie sądzę, że te osoby mnie lubiły albo były po mojej stronie, więc nie wszystkich przyjmę, tylko tych sprawdzonych, nie jak to nazwać, ale mam nadzieję, że zgłosi się jak najwięcej osób, bo się zgłosiło tam, nie wiem, kilkadziesiąt na ten moment i przyjmę tam jutro większość z nich, myślę. Bo widzę też, kto mnie wspiera, kto mnie faktycznie lubi. To będzie taka grupa do rozmów z moimi widzami. Oprócz tego, wiadomo, jeżeli będę chciała jakąś ważną tam sprawę z nimi załatwić albo poprosić ich o coś, czy oni mnie zapytać, to wtedy będę mogli od razu w tej grupie. Tak, tak, uważam. Ja wiem, że hejterzy się zgłaszali, tam było parę osób, a ja nie jestem taka naiwna, spokojnie. Wszystko wiem. Okej. Okay. Kolejny. Czy pozdrowię grupę Wodbrąckie Wydry? To jest grupa moich hejterów. Tam większość jest hejterów, ale też są normalni ludzie, którzy tam siedzą z ciekawości. Czystej ciekawości, tak naprawdę. Więc dobra, niech będzie, że będę tam miła. Pozdrawiam was wszystkich gorąco. Niech stracę. Kolejny ulubieniec jest to Błyszczyk Anastasia Beverly Hills. I to jest naprawdę najlepszy Błyszczyk. Pięknie pachnie. I formuła jest taka, jak z dawnych lat błyszczyki były. Pamiętam początki, jak 14-latką byłam, tak samo pachniały jak to. I powiem wam, że to jest błyszczyk, który genialnie nawilża i odżywia usta. Jest taki lekko lepki, ale nie taki nieprzyjemny jak te niektóre błyszczyki, tylko on tak super nawilża te usta i bardzo ładnie wygląda. Może na kolejnego live'a po prostu pomaluję sobie usta. Dobra, kolejni ulubieńcy. Jeżeli ktoś z was chce należeć do grupy moich fanów tego czatu, o którym dzisiaj mówiłam, to napiszcie mi na DM, dlaczego chcielibyście należeć do tego czatu. Okej. Okay. Kolejni ulubieńcy to oczywiście Carmex. Mam tutaj jeszcze kolejne sztuki, mam kilka naraz. Wanilia, marakuja to są te, które najczęściej używam w tym sezonie. No i wiadomo, no, Carmex to już tyle razy mówiłam. I tak. Ten waniliowy to number one dla mnie, marakuja i jeszcze lubię truskawkowy. Chociaż ogólnie te słoiczki zwykłe, klasyczne też są bardzo fajne. I powiem wam tak, że Carmex świetnie nawilża, odżywia usta. Oprócz tego chroni przed czynnikami zewnętrznymi i powoduje takie miłe mrowienie i chłodzenie na ustach. No, używam od lat, nie? Więc polecam serdecznie i dla mnie jest najlepszy. Dużo raz o tym mówiłam, więc nie chcę się rozgadywać znowu o tym Carmexie. Kolejni ulubieńcy. Co to będzie teraz? Tutaj mamy mgiełkę unoszącą włosy u nasady Sweet Melody. Co prawda, to była edycja limitowana tego kosmetyku z Only Bio i teraz aktualnie on jest w sprzedaży, ten kosmetyk, tylko w innej odsłonie, już takiej zwykłej. Zwyczajnie. Tu była taka fajna kompozycja zapachowa. Pachniało jakby lodami, coś słodkiego, bardzo ładnie. I jest to mgiełka, która dodaje objętości i sprężystości. Testowałam wielokrotnie i bardzo lubię. Tylko jest jeden minus tego kosmetyku, powiem szczerze. Po nim włosy strasznie się rozczesują. Kołtuny, ciężko jest rozczesać włosy. Tak jest, no, skutek uboczny, że tak powiem. Ale objętość jest jak najbardziej. Wielokrotnie używałam i faktycznie włosy są uniesione u nasady. Ale nie odżywia tych włosów, w ogóle kompletnie. Żadnej pielęgnacji. Tylko ładnie pachnie i sprawia, że włosy są takie pełniejsze. No i tak jak mówię, ciężko się rozczesuje włosy. Strasznie wręcz. To jest taka szczera prawda. A mimo wszystko bardzo lubię ten spray. Kolejny ulubieniec, jeśli chodzi o kosmetyki. Już kiedyś wam pokazywałam to na stories. Jest to żel pod prysznic z Nivea. Edycja limitowana o zapachu zielonego jabłuszka. No kocham ten zapach. Cudowny. Ja w ogóle bardzo lubię wszystko, co jest zielonym jabłkiem. Jest odświeżający ten żel. Cudownie pachnie. I jeszcze oprócz tego, że jest zielone jabłuszko, to również jest zapach taki delikatny, subtelny kwiatów lilii. No co tu dużo mówić o żelu pod prysznic. Po prostu jest moim zdaniem bardzo fajny. I jest ogony dla skóry przede wszystkim. Świetnie oczyszcza i odświeża skórę. Tak, powrót kultowych żelów, tak. Wiecie, że ja uwielbiam żele pod prysznic, to jest mój must have. Bardzo też lubię kupować dużo szamponów, bo lubię mieć w czym wybierać. Każdego dnia tam, wiecie, myję się czymś innym i takie rozmaicenie. Kolejna rzecz, którą bardzo lubię od lat, to garnier płyn micelarny. To chyba każdy go zna.
bo jest dość popularny. No i mówią, że to jest numer jeden i zgadzam się z tym, bo jest bardzo super ten kosmetyk. Jest do twarzy, oczu i ust. Świetnie oczyszcza skórę, oprócz tego koi podrażnienia i usuwa makijaż. Jest bezzapachowy. Pykry, dokładnie tak. Masz rację. Może Klaudia ceni swój czas i woli go zainwestować w coś bardziej produktywnego, na przykład rozwój swojej kariery na Instagramie, a nie stanie przy garach. No tak, no powiem ci tak, ja nie mam nic do osób, które zajmują się domem, rodziną, ale każdy ma swoją taką, jakby to powiedzieć, strefę czasową w życiu. Jedni biorą na przykład, nie wiem, ślub jak mają 20, inni 30, inni 40, a kolejni 50. Jedni odnoszą sukces w wieku 20 paru lat, inni w wieku 40, więc każdy ma szansę na to, żeby jeszcze w życiu odnieść sukces, coś osiągnąć, być szczęśliwym w związku partnerskim i wszystko, co najlepsze wciąż przed nami, przede mną, że tak powiem, jak najbardziej. O, widzę, że już co niektórzy tutaj przyszli. Witajcie, kochani. Kolczyki, co mam na sobie dzisiaj? Takie kółeczka. Bardzo je lubię. Takie w stylu, nie wiem, etno bym powiedziała. Bardzo spodobały mi się. Hejka, witam wszystkich, witajcie. Również chciałabym wam pokazać moi drodzy, kolczyki, które uwielbiam w tym sezonie. Są moimi ulubieńcami numer jeden, bo często w nich wychodzę. Często je ubieram. To są te piękne kwiatuszki różowe. Z Bidżu Bidżit. Pięknie dziś wyglądasz. Dziękuję bardzo za komplement. Czy ja wiem, że tak pięknie? Zwyczajnie. No, dziękuję bardzo. No tak, śmiesznie się robi czasami już, naprawdę. Jak coś tak długo się powtarza, to zamiast żeby to denerwowało, to się robi już zabawne, serio. Takie przewidywalne wręcz. Już człowiek wie, czego się spodziewać i jak na to reagować. No, moi kochani, chcę pokazać moje ulubione okulary. I one są moimi ulubieńcami od tamtego roku. Wiele osób pyta mnie, Klaudia, jakie super okulary, gdzie je kupiłaś? Powiem wam, że miałam kiedyś współpracę z pewną marką i dostałam je wtedy. I powiem wam, że to są moje ulubione okulary w ogóle kiedykolwiek, jakie miałam. Świetnie mi pasują i są dobrej jakości. Dobrze się przez nie patrzy. Ja na przykład mogę w nich patrzeć na słońce i nie mam takiego, wiecie, odbicia słońca w oczach. A w innych okularach to niekiedy się patrzy i od razu zamykasz oczy i widzisz cały czas to słońce gdzieś przed oczami, bo tak się odbija. Więc ogólnie te okulary są moim zdaniem wspaniałe. Kolejne okulary, które bardzo lubię, to są te. Już wam pokazuję. Takie. Trochę w innym stylu. Też je bardzo lubię. Są stylowe, wyglądają elegancko. I one są kupione w Bidżu Bidżit, tak samo jak kolczyki. W tamtym sezonie je kupiłam i też je bardzo lubię. Też wiele osób mi mówiło, że są ładne i pasują. Także jest okej. W ogóle okulary zauważyłam. Okulary przeciwsłoneczne, kolczyki, ogólnie biżuteria i na przykład jakaś super torebka potrafią całkowicie odmienić stylizację. Jeżeli stylizacja jest z pozoru taka zwyczajna, to wystarczy parę dodatków i od razu staje się taka, wiecie, wow. Od razu lepiej. Dobra. Kolejni ulubieńcy. To może z książek. Ogólnie bardzo mi się podoba ta książka, Włosing, już kiedyś wam pokazywałam. I przeczytałam ją całą. Długo mi to zajęło, bo nie miałam za bardzo czasu. Gruba ona jest. No i chciałabym wprowadzić większość tych zasad pielęgnacji świadomej do codzienności, żeby moje włosy po prostu lepiej wyglądały. Czekaj, coś tam mi wypadło. I mam nadzieję, że te wszystkie triki, które tutaj są opisane, sprawią, że moje włosy z czasem będą jeszcze ładniejsze, że tam, gdzie są braki, włosy odrosną, żeby miały taką bujną czuprynę i oprócz tego włosy będą miały objętość, no i będą wyglądały zdrowiej. Bo chciałabym też mieć takie włosy do ramion, wiecie. Czasami obcinam, bo mi się niszczą, ale mam nadzieję, że z czasem będą wyglądały lepiej. I jest to książka Agnieszki Niedziałek, która od lat uczy Polki i Polaków świadomego dbania o włosy na swoim kanale. Więc Włosing jak najbardziej polecam, super książka, taka księga wiedzy na temat włosów. Czy ja myślę, czy ja zrobię karierę? Nie mam pojęcia, co los szykuje. W pewnym sensie już zrobiłam, bo jestem znaną osobą, ale wiecie, jeśli chodzi o taką karierę w takim znaczeniu większym, kto wie, zobaczymy.
Jakoś wątpisz, chyba widzę we mnie. Ale najważniejsze jest to, że niektórzy we mnie wierzą, ja w siebie wierzę i to jest najważniejsze w tym wszystkim. A kolejna rzecz, jeśli chodzi o książki, to Polish Beauty, przewodnik o pielęgnacji skóry. Ta książka jest super, ładne ilustracje w środku, zdjęcia, mnóstwo wiedzy na temat pielęgnacji. No i ogólnie tutaj w tej książce znajdziemy wszystkie takie, wiecie, potrzebne rady, żeby mieć piękną cerę, żeby cera była promienna. Jak dbać o siebie w duchu eko i nie zwariować. Komu najbardziej zagraża smog? Dlaczego tonik jest lepszy niż serum? Czy oleje są dobre dla tłustej skóry? I ogólnie, i miałam też kiedyś taką książkę, nadal mam, Sekrety urody Koreanek i powiem szczerze, że ona zrobiła na mnie duże wrażenie, bo w ogóle wydaje mi się, że Koreanki mają najpiękniejszą cerę, wyglądają młodo, nawet w starszym wieku i my Polki chciałyby tak samo wyglądać dobrze, wiecie, bez względu na wiek, zawsze mieć piękną, gładką skórę, bez zmarszczek, no ale do końca tak się nie da, bo niektórzy też używają medycyny estetycznej, żeby tam coś poprawić, a wiecie, najważniejsze jest być sobą, być pięknym, ewentualnie, no, jeżeli ktoś nie jest taki piękny, to i tak uważam, że każdy jest wyjątkowy na swój sposób i każdy ma w sobie to coś. Co tu mogę już powiedzieć na temat tej książki? No ogólnie co? Ja na przykład co jakiś czas używam maseczki w płachcie. Staram się tą skórę oczyszczać, na przykład jakimś peelingiem. Oprócz tego również codziennie ze skóry trzeba zmywać makijaż, to jest najważniejsze, żeby wieczorem nie pójść spać w makijażu, bo wtedy są skutki uboczne, później na twarzy coś wychodzi i już nie jest taka doskonała. Zgadzam się z tobą, Michał, że prawdziwe piękno jest w środku, najważniejsze. Chociaż wiele osób patrzy tylko oczyma, ale to jest wielki błąd, moim zdaniem. Czy co niektórym mam podziękować za udział w transmisji? Bo ja nie wiem, nie na temat są te wypowiedzi tutaj totalnie. Więc dajcie znać. Moi drodzy, kolejny ulubieniec z kategorii obrazy. To jest ten mój obraz z pomarańczami. Pamiętacie go z desenio? Sweet Oranges. I gdzie mam kilka różnych tych obrazów na ścianie, to ten jest najładniejszy. Bardzo go lubię, podoba mi się. I ogólnie obrazy, takie stylowe plakaty potrafią całkowicie odmienić wystrój wnętrz. Takie parę elementów i od razu pokój prezentuje się inaczej. Ja teraz sobie na ścianie tam oparłam to i koło ściany i wygląda naprawdę super. Hej, witam wszystkich serdecznie. Witajcie. Dobra, kolejna rzecz z ulubieńców, to będzie teraz powiedzą zaraz, ojejku, na rzecz słodkie. No tak, cukier, Choco Bons, oczywiście to jest mój ulubieniec. Kinder Bueno biały w tym sezonie. Te dwie rzeczy są przepyszne po prostu. Będę je jadła nawet codziennie, albo co dwa dni. Na złość hejterom. Co tam, moi kochani, jeszcze właśnie. Ta mgiełka, już kiedyś wam też pokazywałam, ale to jest ulubieniec wszechczasów. Możecie mi wierzyć albo i nie, ale jest to mgiełka z feromonami. Ja pamiętam, że ja ją szukałam w wielu drogeriach i nie mogłam znaleźć. Akurat u mnie tam w Rossmanie był tylko ten wariant, bo były trzy zapachy. A przez internet tylko można zamówić, teraz mi się daje. I ona jest taka cudowna, pięknie pachnie. I ja tutaj czuję w ogóle zapach kwiatów, mango, takich egzotycznych owoców. I on taki ekscytujący, egzotyczny zapach. I powiem wam szczerze, że jak ja miałam tą giełkę w ogóle na sobie, jak psikałam się nią, to jakoś wszyscy bardziej tak patrzyli na mnie. Byłam taka bardziej atrakcyjna w towarzystwie. Kto mnie tam przytulił bardziej, spojrzał na mnie. Więc to działa, serio. Zapach jest mega pociągający, że tak powiem. Naprawdę. Działa. I oprócz tego zostawia na skórze taki piękny, mieniący się połysk. Taką fajną warstwę. I ogólnie to pisze, że wzbudza zainteresowanie u mężczyzn. Przyznaję, że trochę działa. Ty mówisz, że ja zgrubnę do 200 kilo, żartuję. Ja mam plan zgrubnąć do tony, żebym ważyła tonę, 1000 kilogramów. 200 to za mało, serio. Ja jeszcze mam plany, żeby przytyć do... No, brakuje mi sporo jeszcze.
Dobra, kolejna rzecz, moi drodzy, to żel po prysznic Adidas Cool Down. Jest to żel po prysznic męski, jak zauważyliście. Powiem wam szczerze, zwłaszcza w upały, takie upalne letnie dni, to takie żele najlepiej działają dla mnie, bo odświeżają o wiele bardziej niż te damskie. Zostawiają taką chłodzącą, delikatną poświatę, że tak powiem. Jest to żel po prysznic z wegańską formułą. I czuję tutaj taką ostrą miętę, mentol, coś w tym stylu. Pachnie cudownie. Tak, jest mega. Polecam mężczyznom i kobietom również. Bo powiem wam szczerze, takie upalne dni to ja naprawdę uwielbiam męskie żele. Bardziej wolę niż te damskie. No i też dobrze nawilżają moim zdaniem. Odkąd używam tych męskich, często żelów po prysznic, to moja skóra jest bardziej nawilżona. Dawniej miałam taką suchą. Cześć, witam wszystkich. Hejka. Dobra, kolejne rzeczy. Co wam tu pokazać jeszcze mogę? Wiadomo, jeśli chodzi o ulubieńców w kategorii beauty, no to jak zawsze pokazuję ją często. Szczotka Foreo. Będę zawsze ją zachwalać, bo jest genialna, the best, perfekcyjna, jeśli chodzi o pielęgnację skóry. Ona nie dość, że świetnie oczyszcza, to jeszcze pobudza włókna kolagenowe i skóra wygląda promiennie i młodo. No i po drugiej stronie macie również część do masażu. Jest super. Polecam ci produkt ze starej mydlarni, pięknie pachną, a skóra jest przyjemna dotyku. Dzięki. No ogólnie czasami tam przechodzę koło tego typu właśnie sklepów, pięknie się unosi zapach, pięknie pachnie tymi mydłami. Tak samo jak tam była taka mydlarnia Franciszka, coś takiego, też tak pięknie pachniało. Hej, witam. Dokładnie, dokładnie. Dobry eksperyment zrobiłaś. Te osoby na przykład mówią, o Klaudia, ja cię lubię, a później chcą iść na grupę jakiegoś tam człowieka, który pisze o mnie niekorzystnie. No dzięki za eksperyment. Pomogłaś mi naprawdę sprawdzić, kto tu jest szczery, a kto nie. Tak, ciekawość tutaj widzę rośnie. Po prostu. Za każdym razem. Hej, witam wszystkich. Czekajcie chwilę, zaraz wrócę. Czekajcie. Już do was wracam, moment. Już zaraz przychodzę. Już pewnie tęskniliście. Ja mnie chwilę nie było. Kolejni ulubieńcy. To na przykład krem nawilżający, moc nawodnienia, żel na dzień. Bardzo jest lekki. Z Nivea Hydra Skin Effect. Bardzo lubię ten krem. Jak nakładam go, to ogólnie bardzo szybko się wchłania, bardzo tak delikatnie nawilża i ma taką lekką formułę żelu, więc ogólnie nie sprawia, że skóra zakrawia się tłusta w dotyku po użyciu. Super. Ten live jest na temat ulubieńcy po prostu, z każdej kategorii.
Moi drodzy, kolejny ulubieniec jest to mydło Fresh Protex. Świetnie pachnie. Tak mega świeżo. To jest najlepsze mydło, zaraz po Careksie, tym niebieskim, antybakteryjne. No co tu dużo mówić, mydło po prostu jak mydło. Pachnie super odświeżająco. Również chciałam wam pokazać mój ulubieniec, to lusterko. To wczoraj wam pokazywałam. Kupiłam sobie wczoraj w chińskim sklepie. Naprawdę super. Zobaczyłam od razu i musiałam kupić. Bo ogólnie szukałam takiego lusterka, żeby mieć go przy sobie, na torebce, jak gdzieś tam chciałabym się przejrzeć. Ale ostatnio w Rossmanie widziałam takie małe lustereczka, były, ale powiększające. I nie było takiego normalnego, a tu mi się trafiło takie idealne, rozkładane. Jeszcze z takim bajerem brokatowym. Jest już w ogóle super. Co za ilustracja jest? Bo ja wiem. Wiem tylko, też pisze star, czyli gwiazda. Jest lusterko dla gwiazdy. Hejka, witajcie wszyscy. I tak, kolejna rzecz, bo ktoś tam gdzieś pisał na YouTubie dzisiaj, że dawno nie widział pewnego gadżetu, który kiedyś pokazywałam na YouTubie, a mianowicie mowa tutaj o złocistego ananasa. Więc jest taki, wiecie, egzotyczny dodatek. Leży mi na półce od lat. Bardzo go lubię. Serio? Tyłek kaczora Donalda? Serio? Poważnie? Jeśli chodzi o kosmetyki, to również bardzo lubię masło z The Body Shop Avocado. Bardzo lubię też jego formułę, podoba mi się, bo jest taka zbita, bogata formuła. I świetnie nawilża skórę. Powiem wam, że jak się użyje tego masła, to skóra jest nawilżona przez kilka dobrych dni, a nawet i dłużej. Więc jakość tego kosmetyku jest naprawdę genialna. I pachnie bardzo ładnie awokado. Więc skóra po tym kosmetyku po pierwszym użyciu jest po prostu najlepsza. Dwa kolejni ulubieńcy książkowi. Chciałam wam pokazać taką książkę z dawnych lat. Magia na co dzień. Dawniej bardzo wierzyłam w ezoterykę, magię. Do tej pory wierzę w te wróżki gdzieś tam. Jeżeli faktycznie wróżka zna się i ma dar przepowiadania przyszłości i jasnowidzenie, to czemu nie? Ale mam taki dystans do tego też. Nie we wszystko wierzę. No jest to książka, która sprawi, że pozytywna energia wkroczy do waszego życia, do waszego domu. Są tu zaklęcia różnego rodzaju, wiedza teoretyczna, jak i różnego rodzaju zaklęcia magiczne, które sprawią podobno, że będziecie żyli w harmonii, można tutaj oczyścić swój dom, jakieś swoje rzeczy, żeby tylko dobra energia wibrowała wokół was. Więc książka super. Pozytywna energia dla ciebie i twojego domu. Instagram bez filtra. Historia od środka. To również jest książka, którą przeczytałam z wielką ciekawością, ale jest gruba dość. Długo mi to zajęło. No i ogólnie jest to książka napisana przez Sarah Fryer, reporterkę agencji prasowej, ekspertkę od mediów społecznościowych. Pokazuje całkowicie historię Instagrama, jak to wszystko było, jak się zaczęło. Wiadomo, no Instagram jest potęgą na skalę globalną. Ja na przykład siedzę na Instagramie, chcę być tutaj influencerem, ktoś tam inny również na przykład nie wiem, ma jakiś sklep w internecie albo coś i też promuje swój biznes tutaj, więc jest to bez wątpienia aplikacja, która ma przeogromną siłę marketingową. Bez wątpienia. Jeśli chodzi o książki, chyba tyle. Jeszcze miałam wam pokazać w ogóle mój ulubiony podkład, ale to już wiecie, ma Affiniton 03 z Maybelline. Miałam go tutaj gdzieś, ale gdzieś mi wypadł. Gdzieś tam mi spadł na podłogę. Czy to wszystko? Chyba tak, jeśli chodzi o ulubieńców dzisiaj. Więc dzięki za uwagę. Tak starałam się wam w skrócie opisać te rzeczy. Nie są takie, wiecie, profesjonalne opisy, ale jak ktoś chce się zainteresować jakimś kosmetykiem, to sobie poczyta sam. Tam z tyłu na opakowaniu zawsze piszę więcej. Ja uważam, że to są fajne kosmetyki i fajne rzeczy ogólnie. Ja by był to YouTube, to powiedziałabym, pamiętajcie, wklikajcie łapkę w górę i dziękuję za uwagę.
Moi drodzy, przypominam również o możliwości zamawiania filmiku na życzenie. Jeżeli ktoś z Was chciałby jakieś życzenia, pozdrowienia, słowa motywacji, piosenkę, jakiś cover z dedykacją, coś śmiesznego, cokolwiek, to zachęcam do zamawiania filmików. Zamawiajcie, z góry dzięki. Ogólnie taki spersonalizowany filmik to fajna rzecz mimo wszystko. Jeżeli ktoś chciał, to zapraszam. Klaudia, wracaj na YouTube. Nie, to jest zamknięty rozdział, ja już skończyłam. Dobry wieczór wszystkim. Skąd masz Kitty? No wielokrotnie to pytanie już było. Pewnego dnia, w 2008 roku, 16 lat temu, poszłam do takiej kobiety kupić jajka z mamą. No i tam akurat mieli koty. I ona zaproponowała mi tam, czy nie chciałabym kota, i tam ten facet pokazał mi te koty. No i spytał mnie tak samo, czy chciałaby pani kota? Ale my w ogóle nie byliśmy przygotowani na to, żeby wziąć Kitty. A jak zobaczyłam ją, to od pierwszego wejrzenia wiedziałam, że muszę ją wziąć. No i moja przyjaciółeczka teraz ze mną jest od 16 lat. Przecudowny kot. Najlepszy na świecie, kocham ją z całego serca i cieszę się, że tak się stało, że wzięłyśmy ją wtedy. Najlepsze rzeczy w życiu są za darmo, nieplanowane. Tak jak moja Kitty na przykład. Pojawia się w moim domu ni stąd, ni zowąd. YouTube to jest, wiecie, miejsce, w którym udało mi się wypromować, jakby nie było, więc doceniam bardzo tą platformę. Również są złe wspomnienia, zgadza się, z tym związane, bo tam dużo się działo. No a teraz to już bez znaczenia praktycznie. Hejka wszystkim, witajcie. Co tam jeszcze mogę wam dzisiaj powiedzieć? Jeżeli macie jakieś pytania, to proszę bardzo, zadawajcie. Czy umiesz gotować? No niestety nie. Powtarzam to wielokrotnie. Żadna ze mnie kucharka, że tak powiem. Dobrze, moi drodzy, jeszcze chwila i kończymy live'a. Ja nawet nie wiem, gdzie ja widzę siebie za rok, a co dopiero za 10 lat, więc nie powiem. Ja nie wiem, co los przyniesie, co mi życie da, co mi życie odbierze, jak potoczą się moje losy. Mogę sobie o czymś marzyć, chcieć czegoś, ale nie wiadomo, jak się potoczy moje życie. No nie potrafię pływać, niestety. Jaki content na Instagramie chciałabym tworzyć? Podróże, których będzie więcej na pewno z czasem. To na pewno. Trochę stylu, mojego stylu, bo tam wiadomo, że jakaś modna bardzo nie jestem. Ale przede wszystkim mój styl, mam swój, unikalny, zwykły. Oprócz tego motywacja, czyli chcę ludzi inspirować do spełniania marzeń pomimo przeciwności. I to zawsze będzie moja misja. Dużo ludzi mówi, że ich motywuje. Inspiruje do tego, żeby faktycznie walczyli o swoje cele, więc cieszy mnie to. Hejka wszystkim, witajcie. Pozostaje mi, moi drodzy, życzę wam udanego weekendu. Odpoczywajcie jak najwięcej. Zapraszam na mój profil, polajkujcie mi parę fotek, bo ostatnio ewidentnie zasięgi są obcinane. Więc no, to mniej osób widzi te posty, mi się wydaje, bo tak patrzę na statystyki. Ale tak jest całkiem dobrze, doceniam, że są ludzie, którzy mi lajkują te foty, że oglądają mnie na co dzień, to jest najważniejsze. No i co? Dzięki, że tu byliście. Przesyłam dużo uśmiechu. Dziękuję jeszcze raz za uwagę i zapraszam wszystkich chętnych, tylko moich ewentualnie zwolenników, osoby miłe, na mój czat. Wiecie, tą grupę, która będzie niedługo. No fajnie będzie mieć miłe osoby na wyciągnięcie ręki i będziemy tam mogli czasami pogadać na różne tematy, więc zachęcam. Wiadomo, że nie każdego przyjmę, bo wolę być ostrożna, ale chciałabym tam mieć przede wszystkim swoich takich ludzi, którzy staną w mojej obronie, czy na przykład, nie wiem, tam dadzą mi jakąś rekomendację, osoby, które mnie lubią naprawdę, które mnie oglądają od lat i są przede wszystkim nastawieni do mnie serdecznie i mają dobre intencje. To jest najważniejsze w tym wszystkim.
To jest grupa dla tych osób przede wszystkim. Myślę, że za jakiś czas zrobię znowu live'a o podróżach, bo chciałam wam coś tam popowiadać jeszcze. I myślę, że jeszcze z jakimś gościem specjalnym zrobię live'a w najbliższym czasie. Ale jutro na pewno nie, bo czasu nie będę miała w ogóle. Dużo do roboty, że tak powiem. No to chyba tyle na dzisiaj, moi drodzy. Dzięki za oglądanie ulubieńców. Możecie mi również polecić swoje ulubione kosmetyki, chętnie popatrzę. No. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Buziaki.